Dzień dobry, nazywam się Grzesiek Olifirowicz i prowadzę na swoim kanale serię Można Lepiej, ale dzisiaj zamiast tego, co można lepiej robić w biznesie i w swoim życiu zawodowym, czy też osobistym, mam dla Was taki film zestawienie w zasadzie przebiegu gry Forum, czyli gry towarzyskiej, którą wymyśliłem, którą przetestowaliśmy wczoraj, w ostatni wtorek, ostatni wtorek stycznia 2018. Gra jest polityczna, wcieliliśmy się w rolę senatorów rzymskich, graliśmy w trójkę, siedzimy w piżamach, w sensie w prześcieradłach, to jest w ogóle śmieszne. Obejrzyjcie sobie, jak nam ta gra poszła. Jak debatowaliśmy no w zasadzie nad debatą, nad tym, w jaki sposób mamy rządzić podczas naszej narady. Kto wygrał? Ciekawe, czy zgadniecie, komu się udało. Zobaczcie też, jak bardzo zmieniały się zasady w grze. Jak na początku podawaliśmy zasady bardziej takie lajtowe, rzucaliśmy propozycje zmian zasad, które stanowiły naszą kulturę, a dopiero potem zaczęliśmy grać bardzo politycznie i każdy chciał uszczknąć jak najwięcej dla siebie. Zobaczcie, jak ja, będąc pierwszym liderem, zmieniłem się w oligarchę, a następni liderzy, jak bardziej byli monarchistyczni, być może, jak my bardzo, będąc już nie liderami zgromadzenia, ale posłami, zaczęliśmy rzucać bardzo socjalistyczne propozycje i takie, no może nie socjalistyczne, ale socjalowe propozycje, socjal na maksa, ale gdzieś powoli, powoli dążyliśmy do demokracji. Bardzo ciekawa gra, pokazująca ewolucję praw, jak to wszystko wyglądało i do czego doprowadziło. Doprowadziło do... no zobaczycie zresztą. Na szybko zasady, żebyście mieli jasność. Graliśmy w następujący sposób. Głównym celem było zebranie 50 punktów. Punkty zbierało się za każdym razem, gdy lider dopuści Twoją propozycję do głosowania. Wtedy zabieramy od drugiego gracza jeden punkt. A jeżeli propozycja zostanie przegłosowana i zaakceptowana, zabieramy wtedy drugi punkt z puli punktów. Lider jest osobą, która wyznacza głos raz jednemu graczowi, raz drugiemu i decyduje, czy propozycja danego gracza będzie rozważana i będzie głosowana. Jednocześnie lider sam również głosuje, nie może dawać swoich propozycji, ale z każdą turą zyskuje 3 punkty za friko. Więc najbardziej opłacało się zostać liderem. Z drugiej strony, za każdym razem, gdy coś nie poszło w propozycjach od ludu, od posłów, czyli jeżeli lider nie zaakceptował jakiejś propozycji albo nie przeszła ona w głosowaniu, to dany poseł dostawał, dany senator dostawał kartę weta, którą mógł wykorzystać, blokując jakąś decyzję, która została ustanowiona wcześniej, lub jeśli pojawiły się trzy weta, można było wydać te trzy weta i samemu stać się nowym liderem zgromadzenia. Tak jak powiedziałem, wygrywała ta osoba, która jako pierwsza zgromadzi 50 punktów, a naszym zadaniem było głosowanie nad nowymi zasadami w grze. Więc bardzo polityczna sprawa, prawda? Obejrzyjcie, zobaczcie, jak nam to wyszło i dajcie znać, czy sami chcielibyście zagrać w forum. Jeżeli tak, to wejdźcie na www.tworzegry.pl, zapiszcie się na newsletter, bo w tym tygodniu można będzie ode mnie taką grę otrzymać. Wszystkie jej zasady, materiały do wydrukowania można będzie otrzymać ode mnie za friko, za darmo na newsletterze. Dobra, miłego oglądania i do zobaczenia. Tak jest. No i leci. Dobrze. Po pięć, nie? Tak. Dzień dobry bardzo. Pięć cięgów, poproszę. A zatem witajcie Państwo senatorowie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was. Witam Was wszystkich. Chyba, że Ty to będziesz chciał, bo mnie bierze to. O, dobra. No, to proszę. I tak między sobą będziecie się wymieniać. A zatem jesteśmy na forum i będziemy.
możesz debatować o debatowaniu. Ja udzielam głosu, więc udzielę głosu. Być może macie propozycje co do tego, jak nasza gra powinna wyglądać i jak działać. Nie, drogi Gregoriusie, nie mamy. To jest dobre wyzwanie. Udzielę najpierw głosu Marjorie. Nie, po grecku już inaczej będzie, kurczę. Jak po grecku będzie? Margarita po grecku. Margarita? Nie, nie. Nie, chyba nie, to po hiszpańsku. Małgosia, Margo. Droga Margo. Okej. Okay. Ja mam propozycję zmienienia zasad, że... Kurczę, nie mam, muszę wymyślić. No, może być cokolwiek. Za każdym razem, zanim weźmiemy głos, musimy wziąć tą głowę. Unieść się do nieboskłonu. I zapytać szekspirowskie, być czy nie być. O, to jest pytanie. I za propozycję biorę punkt? No dobra, to ja to dopuszczam w takim razie. Czyli zabierasz od Dawida jeden punkt? Bardzo proszę. Dawid, czy jesteś Dawidos? Dawidos. Ja jestem Dawidius. Dawidius. Nvidia. Okej, okay, jesteś Dawidius. Dobrze, a zatem głosujmy. Przed zabraniem głosu należy wziąć głowę i powiedzieć... Być albo nie być, to jest pytanie. Być albo nie być. Kto jest za? Serio? No dobrze. Zmienimy. Dobrze, okej. Okay. To jest dobry początek. Gratulacje, możesz sobie dobrać jeden punkt. Nie niszczymy morali, drogi Gregoriusie, od początku. W sumie racja. Natomiast ja dobieram trzy. No to się ciesz. Jest, jest, jest. Czy mógłbym teraz? Tak, tak, proszę bardzo, proszę bardzo. Być albo nie być. Oto jest działanie. Bo to jest moja nowa zasada, moi drodzy. Zawsze trzeba powiedzieć być albo nie być. Zastanowić się chwilę nad tym, czy warto. A potem zmienić końcówkę tego powiedzenia, tak aby określiła waszą propozycję kolejną. Rozumiecie mnie. Dajecie propozycję, musicie ją w jednym zdaniu określić. Jedno słowo. Ja mówię działanie. Zmieniamy, działamy. Być albo nie być. Oto jest... granie. A więc granie. Czy mógłbym prosić o jeden punkt? Jasne. Głosujmy w takim razie. Ja nie zabierasz. Tak, od Małgorzaty zabierasz punkt. Tak. No. Jak przejdzie? Nigdy nie zabierałem kobietom. A, to zawsze jest pierwszy. Grecy tak robili. Dawaj. Głosujmy. Dawaj, dzięki. Głosujmy w takim razie. A więc? A więc kto jest za? Naprawdę? Dobra, to dobierasz sobie drugi punkt. Bardzo dziękuję. Otwarci. Okay. To jest początek obrad. Okej, okay, dobrze, dobrze. W takim razie, skoro wszyscy się zgadzamy... jak to było? Być albo nie być, oto jest pytanie jednak, głosowanie, bo udzielam głosu Margo. Margo. Być albo nie być, oto jest zapominanie. Proponuję anulować wszystkie zasady. A już wszystkie wprowadzone do tej pory? Wszystkie wprowadzone. Również z tą zasadą, że on jest liderem. Tak, również z tą zasadą, że on jest liderem. Zmieniamy miejsca. Okej, okay. A w jaki sposób? Poprzez rzut kością. Tak? Nie? Tak, poprzez rzut kością. Kto wyrzuci najwyższą liczbę, ten zajmuje miejsce lidera. Oczywiście ja nie mogę dopuścić do takiego czegoś. Nie dopuszczam do głosowania. Możesz. O tako? No mogę. No punkta sobie weź, ale niestety... Nie, to wtedy nie ma punktu. Ale dostajesz kartę weta. No i od tej pory możesz użyć weta. Tymczasem udzielam głosu Dawidiusowi. Nie przeszło. Jednak czułaś. Nie ma to tamto. Być albo nie być. Oto jest przekonanie. Przekonajmy się więc, jakie mamy przekonania. Mam takie przekonanie, że powinniśmy
moi drodzy, wejść na wyższy poziom debat i zrozumieć, po co debatujemy. A więc zawsze zadajcie pytanie, gdy kończycie swoją wypowiedź. Gdy ty, Margo, masz głos, gdy twój głos jest oddany, zawsze zadaj pytanie do publiczności, a my odpowiedzmy w sobie. I to jest ta zasada. Żeby zadać pytanie. Zadać pytanie, które kończy, wieńczy waszą wypowiedź, bo wy dajecie propozycję, ale zadajcie pytanie o jakieś przekonanie. Okej. Nie musi być odpowiedzi. Może być odpowiedź w następnej propozycji. Ona będzie być inspiracją do następnej propozycji zmiany, ale to ma być pytanie, które walnie was w twarz. Intelektualnie. Okej. Dobrze? Dobrze, Marko? Znaczy, no, myślę, że dopiero poprosimy o... Myślę, że to jest za trudne dla mnie. A więc wychodzę! Nie dopuszczam. Dobrze, szanuję. Ale masz kartę weta za to. A niech będzie. Myk. Ale już teraz mogę ją... Już teraz mogę weto. Nie no, od teraz jak wziąłeś, momentu. To... Dobra, to fajnie. Rzucić. Fajnie. No dobra. Przekazuję głos... Zasady działają. Marko. Być albo nie być. Oto jest propozycja. Za każdym razem, kiedy dajemy propozycję, to musimy też... Nie wiem. Wejdź w głąb istoty. No. Bądź albo nie bądź. A, czekaj, bo ja decyduję punkty, co by się działo. Jestem na ciepłej posadce. No, dostajesz. No, nie wziąłem. A, ja to nie wziąłem. Gregorius. Aha. Układy. A, opłaca się być. Opłaca się zapraszać na grę. Że własną, nie? Że ją przekrywa. To ja proponuję taką zmianę zasad, że za każdym razem, jak nasza propozycja zostanie przyjęta, bierzemy 5 punktów. Nie zgadzam się. No co to ma być? Gdzie demokracja? No możesz użyć weta swojego. Wytuję to. Zgadzam się. No muszę się zgodzić, zawetowałaś moją poprzednią wypowiedź, a ja mogę tylko w jedną, a w drugą. Mm-hmm. Więc, a więc głosowanie, tak? Więc zabieram ci punkt. Zabierasz mi punkt, proszę bardzo. Tak, tak. Tak? I głosujmy w takim razie. Czy jeżeli twój głos zostanie dopuszczony, to z automatu dostajesz 5 punktów? Bazy. Z puli. Dopuszczony w ogóle do głosowania. Że jest, tak, że dopuszczony do głosowania. No, aha, aha. Okej. Okay. Jestem za. Ja nie jestem za. Ja też nie jestem za. To jest niszczące system dyskusji. To jest skupienie się na celu, a nie na drodze. Prawda? Widzisz? Pytanie zadaj, a nie było. Nie przeszło. Nie przeszło, bo ja nie opuściłem. Tymczasem nie przeszło też, twoja propozycja też nie przeszła. Czyli według tych zasad, które jeszcze działają, to jak twoja propozycja nie przejdzie, to i tak dostajesz kartę weta. No. Teraz zabierę sporo. Dobrze. Proszę bardzo, a zatem przekazuję głos. Dziękuję. Być albo nie być. To podlega zmianie. I uwaga! Ja chciałbym zmienić, albo nawet dodać jedną zasadę do naszej dyskusji. Bo czyż nieważne jest posiadanie weta w tak utrudnionych sytuacjach dyskusyjnych, dyskusjanych, dyskusjowych? Tak. Więc proponuję, żeby 3 monety były wymienne za kartę weta. 3 monety były wymienne? Spadła mi jedna, więc może 2. Dwie monety lub 3. Mogę takie głosowanie w ogóle? No, to chyba następna musi być zmiana, że głosowanie musi, że może się odbyć głosowanie ta propozycja albo ta propozycja. Nowa nie, forma głosowania, nie? To z tym poczekam. Skonkretyzuj. Konkretyzuję. 3 za weto. 3 monety możesz zmienić na weto. Tak. Okay. Ale wtedy nie możesz żadnej propozycji dołożyć. No, coś za coś, prawda? Ja to dopuszczam pod głosowanie. Bardzo proszę przekazać punkt. Zasłużony. A więc głosujmy. Tak, głosujmy w takim razie. Być. No ja się wstrzymam. Co? Być. Przeszło. Być.
Dobrze, no to bądźmy. Dobrze, gratulacje. Dobrze bardzo. Bierzesz punkt. Pamiętam o twoim wstrzymaniu. Aczkolwiek szacunek nadal. A wy wstrzymaliście moje, no i... Okej. Okay. Dawidusie, punkt zbrodni. Dziękuję. Jestem rad. A ja też. Zaatakujmy tą instytucję lidera. Proponuję wetowanie. Zmieniam zasadę, że żeby... że jeżeli ma się dwie karty zeta, to można zaproponować głosowanie wewnątrz głosowania. Jak? Czyli, w jakim sensie? Czyli jeżeli coś podlegasz w głosowaniu, to możesz to jeszcze rozbić na mniejsze, drobniejsze pytanie. Czyli na przykładowo, że na przykład za przyjęcie jakiejś ustawy dostajesz 2 albo 3 punkty i robię najpierw głosowanie, czy 2, czy 3, a później czy ta ustawa przechodzi. Czy mogę drobny komentarz, drogi Gregoriusie? No, tak. Bardzo mi się podoba ta propozycja i ona jest nawiązaniem do moich wcześniejszych wywodów intelektualnych. Także widzę nasz połączenie między mną a Margo. Otóż ja... Ale między tobą a mną nic nie widzę, most spalony. Otóż ja jako czuwający lider myślę, że to jest zbyt skomplikowane. Nie dopuszczam. Nie dopuszczam. Kto chce mieć takiego lidera w dzisiejszych czasach? Poproszę o głos. Poproszę o głos. Poproszę o głos. Tak. Proszę o głos. Dobrze, proszę bardzo. Strona lewa moja. Być albo nie być. Oto jest przegłosowanie. W pewnym momencie powinniśmy mieć jako większość w tej debacie ociupinkę więcej władzy niż lider. A więc bez pardonu proponuję oddanie naszych wet za co można oddać to? Chodzi mi o to, że masz za dużo punktów. Zobaczcie. Tylko o to mi chodzi. Myślę sobie 18. Jak zmierzyć, bo albo można poprosić o zmianę zasady, że 2 na przykład się zdobywa za każdą kolejną rundę, ale no to jest taka pozorna zmiana, niewiele wnosząca, albo można w jakiś sposób naturalnie ci zmniejszyć tę ilość punktów, powiedzieć, wprowadzam zasadę, że gdy lider zagłosuje 3 razy na nie, przepraszam, gdy 3 razy na przykład zagłosuje na nie, no to wtedy zabieramy ci 10 punktów na przykład, czy 5, czy konkretną ilość. To jest dobre. Żeby nie zaklinowując. Trzy razy zawetujesz od tego momentu. Pod rząd, czy w ogóle? W ogóle, liczymy ci. No w ogóle. Kreseczki, jak w więzieniu. To nie 10 punktów, ale 5. Ja oczywiście... To jest prawie 2 tury. Muszę dbać o swoje stanowisko i o dobro tego zgromadzenia. Więc nie dopuszczam. A więc jestem oburzony jego zachowaniem. Ale nikt mnie nie zawetował nawet. A, tego nie dopuszczam. Faktycznie. A ja zbieram. A ja zapomniałam, że mam. I wtedy byś musiał dopuścić. Tak. Tak. A tymczasem 1, 2, 3. Proszę bardzo. Dobra. Ile ty już masz, tak? 21. Lider ma spoko. Atakuj. Ma za bardzo spoko. No. I my nie możemy się skupić na poważnej dyskusji, bo lider sobie na Hawajach zaraz wylądzi. No, byśmy zrobili 500+. I pamiętaj, że możesz... przeszła ta zasada, że możesz wymienić ile? 3 punkty na jedno weto. Wiem. Podatek od liderstwa. Co 5 tur, podatek od liderstwa. Tak, musisz wziąć, tak? Przed podatkami się nie ucieknie. Być albo nie. Oto jest pytanie. Proponuję taką zasadę, że... Nie wiem,
umysłu, to zawsze możesz dać jakieś, wiesz, od czapy. Od czapy, prawda? Mhm. Możesz dać od czapy. Tak jak dał na początku Grzegorz. A z tym. Ja proponuję zasadę, że nasze. Nie, to też nie ma sens. Że nasze punkty nie są warte jeden, tylko pół. Że nasze wszystkie punkty są warte pół punkta? Pół punkta. Jeden z rążek to będzie pół punkta. O kurczę. Mamy tyle punktów? Mamy. Mamy, mamy. A co? Mamy. Nie wiem, czy baterie nam wytrzymają, ale mamy. Mogę się zgodzić na tą propozycję, ale potem zaprezentuję ci lepszą. Dobra. A Jan się zgodzi. Nie. Nie musi się zgadzać, wtedy dostaje. A, bo nie było tej zasady. Ja się nie godzę. Ja się nie godzę. Okay. Nikt mnie nie wetuje? Nie, bo teraz nową zasadę wprowadzamy. Proszę bardzo, trzecie weto możesz sobie wziąć. Stamtąd, a ja... I co, już mogę być liderem? No, możesz mnie ten. Możesz mnie wyzwać. A jak się wyzywa na pojedynek? No po prostu wydajesz trzy weta i mówisz, że basta, to... I teraz ty jesteś liderem. Ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. No dobra, to poczekam. Jeszcze ostatnia propozycja. Proszę bardzo. Myślę, że ci się spodoba mimo wszystko. Proszę bardzo. Być albo nie być. Że jeszcze nikt tej w ogóle zasady nie zdjął. Być albo nie być. Oto jest posłanie, drogi liderze. I uwaga, bo to jest ważne, co ja ci powiem. Tak. Chodzi o podatki, które lider powinien płacić za bycie na tym piedestale. A podatki to bardziej rozumiem jako zapłatę za ów posag, za ów urząd, tak? Okej. Okay. Niech co 3 tury bycia liderem, to jest 9 punktów dla tej osoby, tak? Tak. Mogę tu sobie zapisywać? Jasne. Niech co 3 tury będzie zaliczane kreskami, lider płaci uczestnikom wybraną kwotę nie mniejszą niż 1. Wybraną kwotę nie mniejszą co 3. Chociaż może być określona. Bardziej by to pasowało, jakby była określona, bo tak jest jak na trwanie wprowadza. Lepiej, żeby było, że na przykład 2 komuś oddaje. 2 komuś. Wybiera tej osobie albo tej. Kto bardziej się sprawował jako... Daje taką trochę zapłatę za usługi, czyli za debatowanie. My debatujemy, my chcemy mieć też pewne... Ja to rozumiem i... Dobra, powiedzmy, że okej, dopuszczam to. Dopuszczam to pod głosowanie, więc proszę bardzo przekazać punkt. Czyli co trzy tury mamy możliwość otrzymania od lidera dwóch punktów. I to jest zależne od naszego zachowania, od naszej postawy, pewnie od jakichś tam kopert pod stołem. Teraz głosujmy. Kto jest za? Niestety. Ja chciałbym zawetować, bo to jest bardzo ważna ustawa. Chciałbyś zawetować wynik tego głosowania? Tak. Czy mogę? Możesz, jak najbardziej. I teraz będzie znowu głosowanie? Tak. Może wam przemówię do rozumu, a więc spróbuję. Proszę. A więc spróbuję. Lider to nie może być takie ciepłe posadko. Może być, o ile ja tam będę siedział, tak? Ale czy na tym polega gra? Żeby siedzieć sobie cieplutko i słuchać tylko jak psy szczekają, a samemu siedzieć sobie w ciepłym domu przy kominku, a psy trzymać w budzie, to tak się nie robi, mój drogi liderze. To jest wbrew wartościom starożytności. I moje korzenie, religia nie pozwala na taką sytuację. Przecież ty jesteś liderem, ty musisz płacić. Ludowi, ty musisz coś dać ludowi, żebyśmy my w ogóle ciebie uznawali za lidera. Ja to jak najbardziej rozumiem wasze postulaty, tak. Natomiast tak. Czuję się w tym momencie na tyle zarobiony, że jestem liderem oligarchicznym. Oligarchicznym! Jestem liderem oligarchicznym, olifirowicznym i... Nie mogę się na to zgodzić. Nie mogę. Ale to już wykorzystałem, proszę bardzo. Zabić go albo nie zabić. Dobrze. Więc głosujemy jeszcze raz. A więc posłuchaj mnie, Margo. Głosowanie. Kto jest za? Kto jest tak? Nie. Ja się szykuję na posadkę litera. Niestety. Przykro mi bardzo.
Jest jak Cezar, ale już możesz, plecy dostałeś. Ale możesz sobie wziąć teraz weto kolejne, no bo nie przeszła twoja zasada. Także tak. Było warto. Tak, proszę, przekazuję głos. I przekazuję głowę. Być albo nie być, ogłaszam wybory. Wytuję twoją pozycję. Dobrze, dobrze. I z punktami sobie przesiadamy się? No, przesiadamy się, tak, zabieramy. Od razu powinna być zasada, że zostawiasz 5. Jako właśnie ten safe, tak? Lider nagromadził majątek, to powinien... Dajcie. Droga, no, jest bardzo. Ale to ty o to walcz. No, dobrze, w porządku. A nie, to już przepadło? Tak. Dobrze, no to sobie porozmawiamy, okay. Gregoriusie. Proszę bardzo. No to proszę, nowy poseł. Niech zabierze głos. Być albo nie być. Oto jest propozycjonowanie. Składam propozycję w takim razie, że skoro mamy nowego lidera, to nowy lider, jeżeli nie dopuszcza do głosowania, czyli odrzuca jakąś propozycję, to musi za to zapłacić swoim punktem. Nie dopuszczam. Kurde, blaszka. To takie to jest uczucie. No dobrze, Margo, 3 punkty. A, 3 punkty, tam nie. Dziękować. Myślę, że tylko ty punktów pilnowałem, a masz najwięcej. No to tak pilnowałem. Być albo nie być, oto jest wetowanie. Zaweto. No dobrze. Dobrze. Nie podobają mi się rządy. Biorę znowu 3 punkty? Jakiegokolwiek innego lidera. W sumie to też mógłbym sobie powymieniać, ale nie. Wiem, co zrobię. Być albo nie być. Oto jest świrowanie. Proponuję, składam propozycję, aby od następnego głosowania nie, albo tak, żeby od następnego głosowania przy mówieniu być albo nie być patrzeć w sufit. Dobra, głosujmy. A, poproszę punkt. W takim razie, tak, głosujmy. Kto jest za? No, jednogłośnie. Bardzo dobrze. A więc... Być albo nie być. Oto jest... Fair granie. A więc, aby fair granie było dokonane, składam ci, liderze, propozycję. Co ty na to, aby wyrównać troszkę sytuację panującą w grze? I aby cię nie zdjęli tak szybko z tego posagu, ja nie muszę wetować. Ale Grzegorz ma 2 tury do wymiany. Ma dużo pieniążków. Więc może wprowadzić podatek, ale społeczny. I ty będziesz brała połowę tego podatku do swojego posagu. Co 5. turę. Oczywiście co 5. turę. Żeby była taka... Co 5. turę będzie wiadomo, że na tą 5. turę trzeba wskoczyć na to posiedzenie. A to sprytne jest. I co 5. turę, tylko nie, to nie piszę, kurczę. Co 5. turę, specjalnie w zależności od tego, kto ile ma pieniędzy, taki procent, jakby procent jest jeden. 10% możemy sobie ustalić. No. 1% płaci połowę do banku, połowę do lidera. Czyli na kubkę lidera. Ten, kto ma najwięcej pieniędzy. Nie wszyscy, ale wszyscy płacą w zależności od tego, ile mają pieniędzy. 10%, jeśli mam 10 żetonów, to płacę jednego żetona, tak? No. Jeśli ty masz więcej, to hop, siup do banku, jeden, prawda? Jeden żeton i to jest do banku. Tak. I polecam 20% nawet. Tak jak jest podatek w Polsce. Mhm. Bardzo blisko. Jaka Polska? Gdzie Polska? Polska nie istnieje. O czym mówię? Jakieś brudne wizje. Dobra, sąsiadów. Dobra, dopuszczam do głosowania to. Ale pytanie, ile procent? No ile? No ty decydujesz, bo nie przyszło to...
No to, to będzie dobre dla ciebie? To będzie dobre dla ciebie, jak podwyższę stawkę. Ciebie w przyszłości też. 20%. Co piątą turę oczywiście. Piątą turę. Tur będzie troszkę. 20% płaci każdy. Pół na pół. Pół literowy, pół do banku. Tak, ja ze swojej puli daję podatki. Płacę podatki co 5 tur. Okresowe, czyli 20% mojej puli. Aha. Połowę z tych lider, bo lider zajmuje się tym pieniędzmi, przeznacza do banku, a połowę dla siebie bierze. Aha. To jest propozycja. Głosowanie. No dobra. Głosujemy? Będzie trudniej. Jednogłośnie. Dobre rządy. Czyli od kogo wziąć punkcik tutaj? Ja biorę 3. Tak. Mhm. Okej. Okay. Proszę cię. Pamiętaj o wzroku. Tak. Być albo nie być. Oto jest zastanawianie. Pierwsza tura. Pierwsza tura minęła. Otóż składam taką propozycję, żeby podatek składać do banku wspólnego, nie dzieląc się, natomiast za można podatek wykupić to całą pulę, która jest w banku w puli, oddając za to swoje weta. Jedno weto za 10 punktów. Daję do głosowania to. Dajesz do głosowania, więc punkcik. Komentarz? No, czyli tak, pieniądze by były na kupkę tu. Co 5 tur. Co 5 wszyscy tur. 20% dajemy i one sobie leżą tutaj na środku. Mhm. Nieważne ile ich jest, to ja za wszystkie moje weta mogę je wykupić. Czyli... nie, oddajesz jedno swoje weto i możesz sobie wziąć 10 punktów z puli, bądź jeżeli jest mniej niż 10, to tyle ile jest. Stanowczo się na to nie zgadzam. Tym bardziej, że jedno weto w bazie kosztuje 3. I tutaj jest troszkę niespójność. Poza tym, te pieniądze powinny iść na urząd lidera i na urząd państwa, czyli po to, żeby ta debata w ogóle mogła mieć miejsce w tym mieście. Więc one nie mogą leżeć sobie na kupce w sejfie, one muszą być inwestowane, mój drogi. No to takie inwestycje w kapitał ludzki. Kapitał to jest po prostu kapitał, który ma pokrycie w punktach. Rezerwa punktowa. Dobrze, obywatele. Widzicie nas teraz. Nie walczymy o wasze dobro, walczymy o punkty. O pieniądze. Tak. No dobra, no głosowanie. No jakby to nie było, że jeden... To trochę trzeba udoskonalić. No. Ale dopuściłaś do głosowania, więc tak, musimy głosować. Tak, głosujemy. Kto jest za? A, no jestem sam. Nie, no zawsze będzie z tobą. Okej. Być albo nie być. Oto jest. Szemranie. Znacie takie pojęcie? Szemranie znam, oczywiście. A ciekawe jakie macie tłumaczenie. Pozdro dla moich ziomów z osiedla. Szemranie. To jest sytuacja, w której możesz coś oczekiwać od kogoś. Aha. Możesz handlować i możesz się z nim wymieniać na dowolne dobra. Aha. Bo komuś może zależeć na wecie, a komuś na punktach. No i dałbym stawkę, tak jak wcześniej dałem, że 3 pieniążki, 3 punkty to jest jedno weto. Bo weto jest dużo warte. Weto to jest większa wartość niż jeden punkt. Myślę, że 3 to jest tak racjonalnie. I dałbym taką zasadę, że mogę się z tobą, Grzegorzu, wymienić, Gregoriusie. No. Tak, popraw się, bo to ważna rozmowa. Zobaczcie, no, jak się poprawia Grygory. Słucham. Leczka jedzie. No i można się wymienić za weto. W dowolnej chwili. Lub w ramach swojej kolejki, swojej wypowiedzi, prawda? Czyli oprócz zaproponowania, aha, można wejść z kimś w handel. W handel i w wymianę. Można z kimś usługi. Można różne usługi komuś. Ja mogę tobie za 3 peso, czy tam 3 dzięki, co 10 tur, Mogę ci powiedzieć, wielki liderze, jesteś najlepszym liderem, tak? To jest usługa. Wszystko można handlować z każdym. Możemy sobie ustalić usługi wspólne i ty jako ta, która ma najwięcej pieniędzy, możesz wymyślić sobie, ja będę dawała 2 jemu, ale on nie będzie mi wchodził na mój posag. To będzie nowa zasada, przeusługa. A więc ja proponuję, żeby można było wymyślać usługi w ramach gry,
i żeby każde dobro, czyli punkty, weta, posada, były wymienne między graczy. Dopuszczasz? Nie dopuszczam. To jest skomplikowane. Tak jak w Osadnikach z Katanu, nie wiem czy graliście. Ale to ci osadnicy to przypłynęli. Nie dopuszczaj. Bierzesz weto? Bierzesz weto. No tak. Okay. Nie, dobrze. Okej. Okay. Dobrze. Czyli działa jednak, dobrze. Być albo nie być. Oto jest handlowanie jednak. Bo mi się ta zasada podobała. Z tym, że określiłbym, że oprócz tego, że możesz dać, możesz zaproponować, dać swoją propozycję i przy okazji, oprócz tego, możesz zaproponować komuś, poproszę kole. Chcecie coś? Nie, dziękuję. Ja mam jeszcze okay. Możesz zaproponować właśnie handel, czyli weto za punkty, punkty za weto, tego typu... Ale w ramach, zamiast propozycji? Nie, propozycja plus. No. Tak, że... tak. Weto, punkty za głos. Że ty komuś proponujesz. Tak, że mogę kupić czyjś głos na przykład i dać komuś punkty. Można kupować głosy? To już takie... dobrze, dopuszczam do głosowania. Dopuszczasz? Tak. Poproszę punkciora. Dziękuję bardzo. Co, głosujemy. Kto jest za dopuszczeniem? No, to już przeszło. Yes! A więc zbieraj. Yes! Fundusze. Dziękuję bardzo. Liczysz turę? To była czwarta tura. Okej. Okay. Teraz. Tu jeszcze tylko... Piąta tura. Zrobimy jeden szachermacher tylko. Bo widzę, że ile tam jest? 13%. To przekazuję razem z kamerką. A więc... Być albo nie być. Oto jest wygranie. Chciałem zamienić się na urząd lidera. Tak. Oprócz tego... A to weto ląduje w banku. Weto ląduje w banku. Ty będziesz skrybą i ja zaznaczam, bo moja wypowiedź była piątą turą, więc poproszę o podatek. Okej. Okay. No dobra. 10. Witam was. 20. O ludzie. O ludu. 28. 20%. I 20% z 28. Kaligula bez bieg. Bez bieg. Bez bieg jakiegoś rachubę. 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ja zarządzam. Ile miałeś? 28. Mhm. Ile dałeś? 6. Ja mam 26. To... To masz 2 i 6 razy 2, to jest 4, to jest 5, 2 dajesz 5. No właśnie. I myślę, że 5 to nie jest podzielone na pół. I nie ustaliliśmy dokładnie. 2 na pewno idą na moją stronę, 2 na pewno idą do banku. A co idzie z tym? A może na piwę? Nie wiem, ale może niech lider ma do dyspozycji wręczenie wtedy komuś. Oddanie, tak jak zwrot podatku. To ja proponuję jako taki dodatek do tej zasady. A jako zwrot podatku? Zwrot podatku, bo nie było równo. No, jesteś... Zawsze będzie jeden. Jeden żeton, ja mogę komuś zwrócić. Ty miałeś mnie, ja zwracam tobie. Ale... Okej. Ale my wymyślamy zasady. Ale... Uważaj. Uważaj na Grzegorza. Bo jest cięty w języku i jest bliski. Wygrany. Jest bliski wygrany. Więc uważajmy wspólnie na tych, którzy się zbytnio wybijają, na tych, którzy mają za duże aspiracje. Dobra, komu udzielasz głosu? Komu głosu udzielasz? Sobie. Chciałem do ludu przypomnieć, że będę godnym. Orędzie do narodu. Godnym zastępcą zarówno Gregoriusa, jaki? Margo. Drogiej Margo. Smacznego, Gregoriusie. Ładnie. Jesz lód. I chciałbym, żeby dyskusja się odbywała w miłym tonie. Będę dobrym liderem i mam nadzieję, że ten urząd mój wyjdzie wam na dobre. Oddaję głos Margo. Być albo nie być. Oto jest...
wymyślanie. Proponuję, żeby... To nie są wszystkie, jakie mamy. Jeżeli jest znów jakaś... Nie, znaczy was. Proponuję, aby ten podatek, wszystko, żeby ta łączna, jak weźmy od dwóch osób podatek się weźmie, to wszystko, żeby było dzielone, porównane na trzy. I między uczestników, między lud. Wszystko, 500 plus dla wszystkich. Czyli dla lidera też, równa część dla lidera, jak i dla każdego obywatela. Tak. No takie bardzo... Bardzo niesprawiedliwe. Powiem szczerze, że to jest bardzo niesprawiedliwe. Oczywiście zawsze uczono równości. Gdy miałem bliźniaka, gdy w tamtych czasach, w tamtym wcieleniu miałem bliźniaka, to zawsze było porówno. Ale w konsekwencji nie może być porówno, bo to wtedy nie jest sprawiedliwe. Bo ktoś sobie bardziej zapracuje na pewien urząd, tak jak ja na lidera zapracowałem. Czyli nie dopuszczasz? Nie dopuszczam tego. Wetuję. Wetuję twoje niedopuszczenie. A ja to ciebie nie dopuszczam, twojego weta, więc zbierasz to weto i... Nie, dobrze. Wetuję. Wetujesz. Teraz tak. Głosujecie, tak? Głosujemy. Czyli, a więc głosujcie. Czyli muszę ci punkt oddać. A, bo przeszło. Dzięki. A więc głosujcie. Kto jest za? Okej, okay, druga tura Grzegorius. I ty bierzesz sobie punkt. Nie, ty bierzesz sobie punkt. A, twoja. Bo to moja przeszła. I ty bierzesz 3 punkty. Tak. Po każdej turze... Tak. Ty bierzesz 3 punkty. Ale ja ciebie na razie do głosu tak. Doprowadziłem, teraz ciebie. I po mojej też kolejne 3 punkty weźmiesz. Po każdej wypowiedzi? Tak. No po każdym takim, po każdej propozycji. Tak to jest po każdej turze, 3 punkty. To wspaniale. Wiedziałem, że tak dobrze. Dobra. Jest. No właśnie. Okej, jako być albo nie być, oto jest kozakowanie. Myślę sobie w ten sposób, że... Czy dalej jestem... Mogę ci coś podać? Nie. Okej. Myślę sobie, że fajnie by było, bo ja nie wiem na przykład ile wy macie punktów. Wiem ile ja mam. 10, 21. Mam 21 punktów, ale nie wiem ile wy macie. Więc moja propozycja jest taka, żeby jak uzbierać sobie, jak uzbierasz kolejno 10 punktów, to musisz oznajmić wszystkim, że przekroczyłeś 20 punktów, przekroczyłeś 30, przekroczyłeś 40 punktów. Lub 10 punktów ustawiać w kubkach. I te kubki, żeby były widoczne. Żeby były widoczne, tak. Po 10. Bo po 10 będzie łatwo liczyć w podatkach. No, taka jest moja propozycja. O, nie, to ja i tak powiem, bo tego nie wszyscy mogą pilnować. Mhm. Jestem za tym, żeby samemu sobie pilnować i jeżeli przekroczysz próg kolejnej dziesiątki, to musisz powiedzieć, że przekroczyłeś. Żeby inni wiedzieli. Jak nie powiesz? Bo to pewnie będzie i ktoś kontynuować. Cię złapie na tym, że nie zaanonsowało się. Że kolejna kubka ma więcej niż... Tak, to... mamy... to głosujemy nad tym ile kary... Nie, to będzie kara 2 punkty. Nie. Albo do banku. Ale czy lider też to podlega i w sensie... Tak. Też może być tak. Tak ukarany? Zdanie, że wszyscy to... Nie ma mandatu. Dobra. Okej. Okay. Nie ma immuniuniu. Dopuszczam do głosowania, jak najbardziej. Czekaj, dam ci szary, bo się zbierasz szary. Yes. No to tak. Kto jest za? Przeszło. Jesteś za? Przeszło i tak. Ja nie powiem wam mojego podejścia. Musi być cesarz musi być tajemnicą dla ludu. Chwila na policzenie punktów. Ja mam 23 punkty teraz. Czy mogę sobie wymienić kolorystycznie? Tak. Fajne. Podoba mi się. Bardzo. Niebieskie. 3 wziąłem. A więc, Margo, oddaję ci głos. Pamiętajcie o handlu. Który przeszedł? A mamy tyle samo punktów. Handel
Handel przeszedł? Handel przeszedł, bo byliśmy razem i zagłosowaliśmy na handel. Tak, handel przeszedł. Handel przeszedł. No, tak, handel przeszedł, okej. Okay. Proponujesz oprócz propozycji, to proponujesz komuś wymianę. Być albo nie być, oto jest... Dobre trzymanie. Być albo nie być, to jest... O, niech widzi. Do głowy gadanie. To najważniejsza zasada tego... Proponuję... proponuję ustanowić zasadę, że trzeba mówić do twarzy, bo jak się nie mówi do twarzy, to zasada się nie liczy. To w ogóle automatycznie po prostu automatycznie jest się zdjętym. Dopuszczam do głosowania. A więc zagłosujmy, kto moi jest, drodzy. Kto jest za? Przeszło? Dobra, punkt? I Dawid, 3 punkty. Ale tutaj która? Ja tu zapisałem. Dobra, już czwarta. 3, tak? Mhm. Sprawdź, patrzy. Być albo nie być, oto jest kombinowanie. Moja propozycja jest następująca. Chciałbym jakby poruszyć ekonomię w naszym środowisku i w naszym gronie. I proponuję taką zasadę, że jeżeli co 5 tur zbieramy wszystko do puli i przeszła ta zasada, że rozdzielamy porówno między naszą trójkę, mm-hmm. Okej, okay, to chciałbym do tego dodać jedną rzecz, mianowicie taką, że w czasie rozdzielania obowiązkowym jest wymiana, przynajmniej ze strony, może nie wymiana, ale propozycja wymiany przynajmniej od jednego gracza. Przynajmniej jeden gracz musi zaproponować handel. W ramach tej piątej tury, w ramach która tej teraz przychodzi? Tak, ale nie musi się ograniczać tylko do tego z banku, co jest w banku. Tylko może zaproponować, że hej, oddam ci moje weto za twoje 2 punkty, albo oddam ci moje 3 punkty. Przynajmniej jeden gracz musi coś zaproponować. A jak nie zaproponuje nikt? To nie ruszamy pieniędzy z banku. One przechodzą do następnej tury. To takie jest... Takie... Gdzie ta ekonomia? W sensie, że... Bo handel i tak się zaraz będzie pobudzony, jeśli będzie sytuacja, że ktoś będzie już miał pod 50 punktów. Albo kiedy ktoś będzie bardzo chciał wejść na postać lidera. I to jest takie okay, takie na siłę, nie? Że, okay, że podziel się, no, jeśli podzielisz się opłatkiem, to dostaniesz na Wigilię prezent, no, nie? Tak, no tak takie... myślałem, że to jest pobudzenie gospodarki. Bardziej gospodarka oparta na strachu. Na strachu? Bo nie dostaniemy pieniędzy. Nie, może nie. Czyli co, nie dopuszczasz mnie? No dopuszczę, jestem ciekaw, co Margo o tym myśli. A, dopuszczasz, proszę bardzo. No to ci dweta. No bo... Okej. Okay. A więc głosowanie otwarte. Tak? Tak. Kto jest za? Czy ja wyczuwam tu solidarność genów? Ależcie gen. Zbieram 3. Tak. Zbieram 3. I co, i teraz będzie zrzutka? Już jest właśnie, bo minęła piąta tura. Czekajcie, bo muszę ogłosić. Tak jak Grzegorz pewnie nie ogłosił. Ja zdobyłem 10, czyli już mam 20. No to proszę, pieniążki, bo ja jestem liderem, ja nie muszę. Proszę bardzo, daję 5 punktów. Obywatele. I tworzy, że 19. Z 24, 20% to jest 5 czy 4? 5. To ja już też mam 19. Dobrze, i to liczymy. 4. Jest 10. To po 3, tak? A ile dałeś? No też 5. Mamy dałeś? A, dałeś 5, tak? I dostajesz 3. Ja dostaję 3. Mam 22. Tak? I jeden jest do dyspozycji. Na przyszłość. Na przyszłość może być. Na przyszłość to będzie się kumulowało po prostu. To jest dobrobyt naszej społeczności. No okej, okay. Natomiast jest pytanie, czy ktoś chce zahandlować jakoś, bo ta zasada przeszła, a jeżeli nikt nie zahandluje... Ja nie mogę chyba handlować jako lider.
ja zahandluję. No. Trzy ten, to mogę weto kupić, prawda? No. No to ja wydaję trzy dropsy. Tylko czy to jest handel? Czy to, jest, czy to nie jest po prostu wymiana? Nie wiem, właśnie. Dobry. Lider decyduje. Pieniędzy za usługi, że to bardzo dobre. No to. Niech będzie. Niech będzie to handlem określone. A? Bo, z bankiem. Bo nasza instytucja nie jest jeszcze zbytnio określona i każdy bierze z niej jak chce. Więc to jest troszkę piorowizorka i to... Tak zwane granty. Krętozy. I czy coś... Jeszcze punkty, tak? Nie, bo to nie była to pura. Nie, a, tak, bo było po prostu działanie dodatkowe. Być albo nie być. Oto jest Państwu wymienionie. Proponuję takie coś, że jak chciałem powiedzieć, że mam 22 punkty, tylko się wdzielę. No dobrze. Że jak jest sytuacja jak przed chwilą, że jest zrzutka do banku, jeżeli rzucisz weto, to możesz cały hajs dla siebie ściągnąć. Taka jest moja propozycja. I ktoś rzuci więcej. Ale w każdym momencie, czy... Jest zbiórka i ty dajesz weto. A po prostu sobie ściągasz. Ściągasz wszystko twoje. Nie ma podziału. I nie wiadomo, kiedy minie ta granica, bo będą trzy na przykład i myślę sobie, czy warto jest weto wydawać za trzy, ale Grzegorz już sobie kupi, bo będzie chciał te trzy, tak? Ale jak będą cztery, to już będzie tak, poczekam jeszcze. Tak? W ten sposób, że to takie napięcie, bo nie wiadomo, kiedy ktoś ściągnie z banku. Dzieliliśmy między trójkę, ja daję weto i to 10 jest dla mnie. A jak ja zawetuję twoje weto, to jest dla mnie? Tak, bo ty wetujesz to, co było wcześniej, nie? A jak ja zawetuję twoje weto, to jest to jest dla mnie. To jest twoje. Tak. Kurde. Nie dopuszczam niestety. No weź! Nie dopuszczam, nie dopuszczam, bo to jest... Wetuję twoje niedopuszczanie, mi się to podoba. Głosujemy? No głosujemy, czyli proszę, proszę bardzo. Ach, ci obywatele nie znosi. Mam 20. Czyli zawetowałeś, no dobra. I czy ja teraz zgarniam jakieś punkty? Bo tak, no, zgarniesz 3 i Margo zgarnie 1. Zasada przeszła. I wytłumaczcie jeszcze raz tą zasadę. Dokładnie, czyli jak będzie tu zbiórka podatków, tak? To ktoś może sobie zabetować i wszystko ściągnąć? Tak. Oprócz lidera, bo lider nie ma weto. No. Okej. Okay. Bez nadzieja. Bez nadzieja. Co się w tym ludzie dzieje? Demokracja. To upadek. To pewny upadek. Ale kurde, naprawdę widać dobrze zmianę, jakie my proponujemy zasady. To się tak politycznie zrobiło bardzo szybko, nie? Kurde, dobre. Być albo nie być. Oto jest zastanawianie. Otóż po próbnej turze z handlem stwierdzam, że jest to głupia zasada, więc moją propozycją jest, żebyśmy wycofali ten obowiązek, który mówi, że musisz zaproponować handel podczas zbiórki podatku. Taka jest moja propozycja. Mhm. Przyjmuję do głosowania. Yesa. A więc głosujmy. To jest za? Nie jest za. Nie musisz. Yesa. Nie jest ważny twój głos, Margo. A więc tak. Czyli już nie musimy targować się, tak? Aha. Ale, no, ale i tak, ale i tak będą te weto, nie? Ja mi się troszkę uchylił od tego weto. Okay. Dwa weto za ściągnięcie. Nie, no dobra, w sumie wtedy jest walka o weto i wtedy, no dobra, jest fajnie. Proszę, Margo, udzielam ci głosu. Ojej, być albo nie być, oto jest punkt wymieniania. Wymieniam 3 punkty na weto. A ty? Sprytne. Raz, dwa, trzy, biorę weto. Czwarta tura też. Okej. Okay. Ja już nie mam głosu, nie? No bo wymieniłam. Wymieniłaś. Być albo nie być, oto jest zamieszanie. Proponuję, żeby... To może być ciekawy rozwój. Bo wydaje mi się, że najlepszy lider to jest taki, który jest najbardziej zaradny w tym wszystkim. A trochę już się nam zasady komplikują na tyle, że proponuję, być może się wycofam z tej zasady potem po próbie, proponuję, żeby przy liczeniu podatków, po zabraniu pieniędzy z podatku, podliczyć punkty i osoba, która ma najwięcej punktów, żeby zasiadała na, stawała się automatycznie nowym liderem. Chyba, że lider ma... Chyba, że lider ma najwięcej, to zostaje. Lub chyba, że jest remis. Wtedy też lider zostaje.
A jeśli jest liderem między liderem a graczem, to lider zostaje. Lider zostaje. Tak samo jeżeli... Co piątą turę? No to tak, po przeliczeniu, rozdzieleniu podatków. Okay. Taka jest moja propozycja. Okay. Wchodzi, proszę bardzo. Wchodzi. A więc? Głosujmy. Marko? A, czyli ta moje zdanie nie ma znaczenia. Czyli poszło? Poszło. Poszło, oczywiście. Yes. Yes, I am. I akurat piąta tura teraz. I piąta tura. Ja zdobyłem następne 10. I nie pamiętam, najpierw dajemy hajs, najpierw a potem głosujemy. No dawajcie, dawajcie. Tak jest. Panie Gregoriusie, twoje też? Moje też, ja rzuciłem 5, tak. Masz 20 punktów. No i tam jest? Już patrzę. 3, 6, po 3, dla każdego. Ja robię weto i wszystkie moje. Okej. Okay. I liczymy. I liczymy, ja mam 20 punktów. Ja mam najwięcej, więc zostaję liderem. Zrób sobie właśnie 20, te dziesiątki, nie? 32. Okej. Okay. Dobra. No i to jest już fajne, bo o to zgarnia te podatki. Od tego, kto je zgarnie, bardzo dużo zależy, nie? Nie tylko wetem można wejść na lidera, to jest fajne. I zawsze się inne zasady pojawiają? I zawsze inna gra się stwarza? To jest kurde, dobre. Czegoś wyłącz. Albo nie być. Oto jest debatowanie. Mam propozycję taką, żeby... Żeby liter też dorzucał się do podatków. Nie wiem, rozbudować to? Czy jeszcze potrzebujesz czasu na zastanowienie? A w tym momencie lepiej, żebym przyjął i wtedy mogę dać komentarz ewentualny do tej zasady i ją ulepszyć, czy... No. Dobra, to ja dam ci komentarz przed moją decyzją, a potem zobaczymy, co się będzie działo. To lepiej już, żeby zamiast do podatków, bo to troszkę takie właśnie nieracjonalne jest, żeby się do podatków dorzucał, to już lepsze, żeby dawał fundusz rozwojowy. Żeby budował, czyli co 5 tur, jeśli on ma najwięcej, no to on musi, musi dać 3 punkty i może je dowolnie rozdysponować na przykład. No, a to Margo, to twoja decyzja nie, jest. Nie, moja decyzja jest taka, że dorzucę się do podatku. Taką mam propozycję. A w jakim stopniu? 20%, tak jak wszyscy. 20%? Mhm. Nie ma to sensu. Ale... Nie ma głosowania, tak? Poczekaj. Grzegorzu, jak, co ty myślisz? Nie wiem. Arno. Nie, dziękuję. A ja teraz nie zgarnię punktów? Zgarniasz za wszystko. Być albo nie być. To było racjonalne troszkę bardziej. Oto jest przebajerowanie. Przebajerowanie czy przebajerowanie? Przebajerowanie. O, dziękuję, Grzegorzu. Mam taką propozycję, by... Czekaj, jak to przejdzie. To jest taki fortel. Dlatego propozycję, by od kolejnej tury osoba, która ma... Nie, byśmy po prostu od zakończenia tego głosowania, osoba, która ma najmniej punktów, jako ta najbardziej poszkodowana, dostała po prostu... Została zasiłek. Nie liderem, ale dostała zasiłek, tak. W postaci 10% od... to jest jednorazowa zasada. Postać 10% od pozostałych graczy. Myślę, że od banku już lepiej. Byłoby to. Od banku, od instytucji. A nie od nas. No od lidera. Ale dzisiaj to jak chcę policzyć, to i... To są moje prywatne środki, którymi mogę dysponować. Chciałem fundusz rozwojowy, nie chcieliście przyjąć. Do widzenia. Nie być. Nie, ja zostaję przy swojej. No, tak? Twoja zasada, że od graczy. Tak? Nie. Nie wchodzi. Nie wejdzie. Bierz weto. Chcę ci troszkę weta. Bierz troszkę wetem mógł pozarządzać więcej. Dobrze. Bo zaraz będą podatki, wiesz, to jest sprawa. Dobrze. Ciężkie to jest.
Prawie 4. No właśnie, liczę ci. I bardzo dobrze nam się gra, prawda? Prawda? Jakie są? Obywatele są spokojni. Być najedzeni. Albo nie być. Oto jest... głosowanie. Słyszałem, że przekniesz do mnie, w sensie. Wywalaj stąd. Być albo nie być, oto jest, wywalaj stąd. Proponuję, mhm, aby... jeżeli dzielimy podatek... Nie, to bez sensu. Właśnie bardzo ważne jest zapisywanie tych zasad, bo już ja nie, może niektórych nie pamiętam, może niektóre gdzieś tam się przedawniły, nie wiadomo, o co w nich chodzi. No, okej. Okay. Proponuję, aby do podatku było dorzucane 10%. No czyli 20. 30, czyli 20, nie 20, tylko 10. Czyli podatek, żeby wynosił 10%? Tak, tak. I w ramach tego obywatele będą bardziej pracować i o 10% zwiększą swoje obroty? Będą bardziej produktywni? Kapitalizm, konsumpcjonizm. Prawda? Oczywiście, oczywiście. A przyjęte zostało, że od lidera też, też bierze... Nie, nie przeszło. Nie przeszło to. No coraz więcej jest pieniędzy, ale... Zgadzam się, przegłosujmy to. Aha, przegłosujemy. Wyłączyła się kamerka. A, czyli poszło. Przeszło to głosowanie. Przegłosujmy. Wyłączyły się. Koniec baterii. Koniec baterii? Tak. Przegłosujmy. To tylko daj. No. Kto jest za? Ja jestem też. Czyli przeszło. 10%. Tak. Uratowaliście się. No to dobra. No to teraz piąta tura weszła. Znaczy to już była piąta tura, więc teraz podatki. O, no to super. Także ja mogę potrzymać, wy sobie zarządźcie pieniędzmi. Zobaczymy, kto ma ile. Ja mam 18. Tak? Nie, 17. O, jeszcze lepiej. Czyli są 4 punkty. Gangsty, bitch! Są 4 punkty, tak? 4, tak. Ciekawe, czy tak by się dało. Albo to. Prawie. Almost. A zobaczcie. Myślę, no, ciebie tak widać idealnie. No tak, lidera chyba, będziemy, tak? Bo to jest zamiana za lidera. Czyli ten, kto mówi bardziej. No i będziemy się tak też. Dobra. To są podatki, tak? Tak. I zobaczcie. I z tego ma państwo wyżyć. Iż ty. Iż ty. Iż ty. I jeden zostaje. Walczycie? Okej. Okay. Kto teraz? Ty. Ja? Otóż ja chcę wymienić swoje 3 punkty na 1 punkt weta. Dobrze. A ja zdobyłem następne 10. Czyli masz 40? 42. To teraz ja? Tak. Ja robię to samo co wcześniej. Być albo nie być. Oto jest handlowanie. Mam taką propozycję handlu. Moja propozycja handlu brzmi następująco. W ogóle nie robiliśmy handlu przy rozdzielaniu podatków. To zostało zniesione. Zniesione. Faktycznie, ja to sam zniosłem. No. Racja. Mam taką propozycję. Masz 42 punkty. Dam ci 5 moich punktów, zostaje mi 10. Wyhandluję, to jest promocja do lidera. Zgodę na puszczenie mojej kolejnej propozycji. Wchodzi ciemno. W to? W ciemno, tak? Że on się zgodzi, a nie wie co. Tak. Będzie głosowane. Jeśli to spowoduje, że Margo straci swoje wpływy, i nie będzie miała możliwości, aby wejść na stoisko lidera, a ty będziesz ją miał, to tak. To jestem przekupny. Bądź liderem. Sprawiedliwym, ale bądź. A z Margo będę debatował. A ile miałeś tam? Ile tam masz wybitnych? 5. A tu mam 10. Więc mam 15 punktów. Ale jeśli teraz mi dasz 5, tak? To będziesz miał 47. I po twojej turze weźmie 3.
A nie, chyba, że wcześniej będzie... Nie, bo później... No, a już rozumiem, no, już sobie przetłumaczyłam. Tak jeszcze będzie głosowanie, pamiętaj. Właśnie. Ale daj mi... To nie być, żeby nie było tak łatwo, daj mi 4. Okej, okay, dobra. Ja się zgadzam. Zobaczymy, jak ty zawirujesz. Czyli zgadzasz się w ciemno na moją propozycję. Żeby ją puścić pod głosowanie. Tak. Więc okej. Okay. Żetonik. Żetonik, żetonik. Moja propozycja jest następująca. Proponuję rewolucję, przewrót styczniowy. Już mi otóż, ten wzrok się łączył. Otóż proponuję władzę dla najbardziej uciśnionych i moja propozycja jest taka, żeby zmienić zasady gry w następujący sposób. Grę kończymy teraz, po tym głosowaniu i wygrywa ta osoba, która ma nie najwięcej, lecz najmniej punktów. No czyli pod siebie. Głosowanie. Daj nam jeszcze czas do namysłu. Rozumiem to, co my z tego będziemy mieć. Dawidius nie wygra. A ja do wyboru teraz na boty, tak? Niestety. Bo to mój decydujący głos jest. Niestety nie mogę tego. A, bo muszę, bo to ja nie mam. No ja muszę się zgodzić na dopuszczenie do głosowania, więc głosujmy, Margo. Margo, to jest. Olty. Co ja nie powiem, to i tak ty wygrasz. Jeszcze tego tak nie rozkminiłem. No nie, bo ja jeszcze muszę zagłosować. Ja przepuściłem na razie. On na siebie zagłosuje tak, wiadomo, nie? Ja nie muszę na niego głosować. Ja przepuszczam. No tak, ale patrz, on może zrobić, że i tak wygra. Więc ja nie wiem, czy... No, nie no, jak teraz zagłosujemy przeciw niemu, to jego nie przejdzie. Ta zasada, która jest badziewna, ale pomysłowa, przyznam, nie przejdzie i wtedy będziemy grać dalej. Wiesz, ty wejdziesz i ty wejdziesz sobie? Nie! Ty sobie wtedy wejdziesz, nie? To jest rewolucja, ja nie wiem do końca, o co powiedziałem. Ja już obeszłam. I po prostu... No jest szansa. Szczególnie, ty też już zaraz... nie wiesz, a ja już wiem, że ty możesz wygrać. Po prostu nie zależy od naszej decyzji. A nie, może nie możesz. Czy może, jakby taka zasada przeszła, to by wygrał i wtedy byśmy... Nie, no powiem wprost, no bo ty masz, i my powiemy, złóżmy nie, ty powiesz tak i zrobisz weto i wtedy nasze nie może się na tak zamienić. Nie, będzie jeszcze raz głosowanie. A, czyli to my nie zmieniamy zdania naszego, tylko jest... Weto, jakby... I jeszcze raz głosowanie. Zniesienie głosowania i jest nowe głosowanie. Pewnie debata taka, która jeszcze... w której można zmienić kogoś decyzję, nie? Poprzez argumentację. A mogłem sobie wymienić jeszcze na jedno weto, a to by wtedy przeszło. Wtedy by przeszło. Prawie to dobrze rozkminiłem. Prawie dobrze rozkminiłem. Prawie dobrze. A więc głosujmy. Dobra, no, tak to jest za tą propozycją, Grzegorza. Żeby w tym momencie zakończyć i wygrywa gracz najmniejszą liczbą punktów. Ja. No dobra, niech ma. Co? Weto! A może przed głosowaniem jeszcze? Dałbym ci troszkę. Albo dałabyś. Nie, przed głosowaniem. Przed głosowaniem daj mi troszkę i będziesz miał mniej od Grzegorza i ty wygrasz. A, ty nie przemyślałeś. Ale czekaj. Bo... Przed głosowaniem jeszcze. Wytuję głosowanie. Możesz wetować głosowanie, no dawaj. Wytuję głosowanie. Zagłosowałeś i wetujesz głosowanie, które... Dobra, gites. Zawetowane głosowanie. Poczekaj, ja to muszę przemyśleć teraz. Okej. Okay. Zawetowałaś, bierzesz pulę, czy nie? Nie. Zawetowałaś głosowanie, więc głosujemy jeszcze raz. Zamykamy, czy coś? Nie. No nie, jeśli byś teraz nie zawetowała, normalnie byś zagłosowała na nie, to wtedy byś wyszła. Ja bym miał 49 punktów, ja bym zszedł z tronu, to byś była liderką. No tak, tylko że później ty byś miał jeden punkt i już wygrałeś. Ale ja muszę najpierw oddać, bo jak byś oddała jemu głos, to ja muszę mu oddać punkt. Najpierw. No to by było na granicy. No na granicy, a jednocześnie teraz już nie ma bata, żeby... Wiem, że wygram. A wcześniej była szansa, nie? Dobra. Czyli bo miałeś 3 weta jeszcze. Zawetowałaś wynik głosowania, czyli głosujemy jeszcze raz, tak? Tak. No tak. Okej. Okay. Dobra, wetuję twoje weto.
Co się dzieje? Czyli jakby nie było tego weta. A, czyli głosowanie przeszło. No. No to wygrałeś. Gratulacje. A, nie wetujesz tego weta? Nie, już. Gratulacje. Twoja gra, proszę, wygrałeś. Plebs. Plebs doszedł do władzy. Tak to się dzieje. I widzicie? Daj jakiś komunikat od lidera. I od wszystkich po kolei. Widzicie? Taki oto sposób. Weź sobie do ręki i powiedz, jak to. Widzicie? W taki oto sposób prości, zwykli obywatele wygrywają życie. I wy też tak możecie. Jeśli chcecie wygrać swoje życie, wyślijcie SMS na treść. O numerze. Wyślijcie SMS na numer. Jeszcze raz to powiem do tego. Jeśli ty, wy też chcecie wygrać życie, wyślijcie SMS o treści 7, 2 i 7 czwórek na numer Grzegorza. Okej. I napiszcie mu dzięki za grę. To twoja ostatnia technika, to już wcześniej było dobrego, tylko trzeba było przemyśleć dokładnie. To i... No, i mogło być, nie? 99% było dobre. No, mogło być. Jakby miał jedno weto więcej, to już by... No. Jakby zmienić na przykład właśnie że zasady weta, że weto zmienia tak na nie, że nie, po prostu to wcześniej przemycisz dużo, a później tą twoją zasadę, to byś wygrał. Okej. No. Tak na przykład, taki tip. No, ale tak fajnie się grało. Mogę poprawić? Moje ogłoszenie było dobre. Pomysł. Jak widzicie, nawet tacy prości, zwykli obywatele mogą dojść do głosu i wygrać życie. Jeśli wy też chcecie wygrać życie, wyślijcie SMS o treści ach ten Grzegorz na numer Grzegorza. Się bardzo. Dziękuję bardzo. Miałem 46. A ja chciałem powiedzieć, że nie myślałem, że to przejdzie. Natomiast wydaje mi się, że mam trochę pomysłów, jak usprawnić tę grę w ogóle, żeby były co jakiś czas misje, załóżmy, co musisz przepchnąć, bo twoi wyborcy tego chcą. Jako przedstawiciel ludu musisz coś przepychać, jakieś ustawy, no tego typu rzeczy. Mhm. Karty takie, że karty losujesz. Takie, że losujesz, no. Ale co na tych kartach? Na przykład jakaś ustawa, że na przykład... Musisz zaproponować na przykład zbieranie podatków, musisz zaproponować na przykład, nie wiem, fundusz jakiś rozwojowy czy coś takiego, nie? Żeby taki ogólny był. Myślę, że te 5 tur jest fajnym takim stopem. Tak, no, że jakby wtedy są podatki, ale to jest taka okresowość się włącza, no, nie? I wtedy jest 5, więc zawsze jest tak. Po różnych stronach. I głowa musi być. Dobrze, dziękuję bardzo. Thank you.